Wczoraj Arena Ursynów, dziś Aleja Generała Sikorskiego 9. Jesteśmy w redakcji Kanal Plus, trzecie piętro. Tak u nas, proszę Państwa, wygląda. Choinki już ubrane, nastrój świąteczny, a Mikołaj przyniósł kibicom siatkarskim z pomocą naszych zawodników czołowych 2 zwycięstwa po 3-0 w Lidze Mistrzów, o czym między innymi porozmawiamy sobie z Danielem Pińskim. Witam Cię, Danielu, niezwykle serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Jak wrażenia po tym rozpoczęciu Ligi Mistrzów? Właściwie wszystko jest tak, jak być powinno, bo rywale teoretycznie słabsi. I mistrz, i wicemistrz Polski po prostu wykonali wyroki na odpowiednio Wojwodinie, Nowy Sad i Tur. Mikołaj przyniósł w grudniu 6 punktów. Kędzierzyn wygrywa 3-0 za 3 punkty. To samo robi Warszawa. Zakład Kędzierzyn-Koźle można było się spodziewać, że wygra to spotkanie za 3 punkty. Jeżeli chodzi o Werbę Warszawa, to mieliśmy jakieś tam wątpliwości, że ten mecz będzie długi, ciężki. Do tego przed meczem się dowiedzieliśmy, że będą zmiany w składzie i tym bardziej te wątpliwości były. Ale okazało się, że Warszawa dała radę. Wygrała zasłużenie, nie licząc trzeciego seta, mecz absolutnie pod kontrolą. Mikołaj tak naprawdę przychodzi dopiero jutro, pod poduszką być może coś ci położy. Grzeczny byłeś? Zasłużyłeś na prezenty? Myślę, że tak. Ale ja jestem tym Mikołajem, wolę dawać prezenty niż zostawać. Powiedziałeś też, że Mikołaj przyniósł 6 punktów. Mamy nadzieję, że w grudniu jeszcze troszeczkę dorzuci, bo te trudniejsze mecze wydaje się dopiero przed nami. Ta grupa Warszawy wygląda na taką dość ciekawą i wyrównaną. Mówiło się, że Perugia, potem Warszawa, potem Tur, Benfica, ale gdy patrzymy na Benfica Lizbona, zespół ze średnią wieku powyżej 30 lat, jeśli chodzi o wyjściową szóstkę, przede wszystkim doświadczenie, rutyna, ogranie w tym sezonie w pucharach, bo 6 meczów już za nimi i nagle wyrywają seta Perugii. No i poza czynnikiem Leona nie są zdecydowanie słabsi. Są słabsi oczywiście, przegrywają. Natomiast kto wie, co by było, gdyby nie 9 asów naszego biało-czerwonego od niedawna geniusza. No robi to wrażenie, ale on przełamuje kolejne bariery w siatkówce. 9 asów. 7 w jednym secie, no to 7. Jest coś niebywałego. Dokładnie tak, ale też mogliśmy zauważyć, jak nerwowy był trener Heinen po straconym secie. Oczywiście Plotnicki wyszedł w pierwszym składzie, trener dał mu szansę i to nie był najlepszy mecz tego ukraińskiego przyjmującego. Do tego Atanasiewicz jakoś nie mógł wejść w to spotkanie, ale lider w ważnym momencie, który się nazywa Leon, wziął ciężar gry na siebie i w ważnych momentach poszedł na zagrywkę i kopał z serwisu nieprawdopodobnie 9 asów i dzięki temu graczowi. Bez dwóch zdań gracz drużyna Perugii zwyciężyła w tym spotkaniu. Chociaż, tak jak powiedziałeś, drużyna Benfica Lizbona, niespotykana historia, że ta średnia wieku jest tak, nie chciałbym tego nazwać brzydko, ale nazwijmy to doświadczona, ale powyżej 30 lat myślę, że w historii ogólnie siatkówki, myślę, że i sportu będzie ciężko znaleźć, gdzie drużyna ma tyle lat, ale ta Benfica faktycznie pokazuje charakter, ale też zaznaczyły, że ona walczyła w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i tych spotkań na ich barkach jest bardzo dużo. I uciągnęli właśnie wiek, tylko dużo spotkań, jadą do Perugii, walczą, jest 1-1 i jednak to doświadczenie się przydaje z tak trudnym przeciwnikiem, absolutnie. Nie zmienia to faktu, że za tydzień oczywiście liczymy na pewne zwycięstwo Werwy Warszawa, Orlen Paliwa. Zawsze muszę sobie ułożyć tę kolejność w głowie pełnej nazwy. Piotr Gacek, pozdrawiamy pana prezesa, prosił, żeby w miarę możliwości używać pełnej. No to w miarę możliwości zastrzegamy, będziemy używać. Natomiast o tych asach Leona, no tutaj widzą państwo nas. Wiemy, że są ciekawsze obrazki, dlatego już o 22:00 Kanal Plus Sport. Tam spotkamy się w magazynie podsumowującym całą pierwszą kolejkę Ligi Mistrzów Mężczyzn i pokażemy wszystkie te asy, a także przeanalizujemy sobie kierunki zagrywki Wilfredo Leona. Pokażemy, w jakich ustawieniach, gdzie celuje, czy nie celuje, czy uderza mocno. No materiał do analizy jest naprawdę potężny, a wiem, że Daniel już tam palce go świeżbią, żeby razem z Mikołajem Dudkiewiczem
naszym technikiem usiąść do systemu Piero i to wszystko Państwu pięknie rozrysować. Mam wrażenie, że Leon nie szuka kierunków, po prostu wychodzi na zagrywkę i kopie ile Bozia dała, a dała mu bardzo dużo skoczność i siła. Zagrywki bardzo często lecą powyżej 120 km na godzinę i mało przyjmujących na świecie, którzy są w stanie przyjmować jego zagrywki dobrze. Jak analizowali statystycy Werby Warszawa, to co robi w swojej lidze francuskiej Tour, to jest zespół, który przegrał 3 pierwsze mecze, to były też 3 pierwsze mecze pod wodzą nowego trenera, a dawnego, albo nie tak dawnego nawet też libero Iberta Eno. Ostatnio Tour odzyskało rytm i tylko jedna porażka w kolejnych meczach, naprawdę dobra forma, więc pewne obawy były, zwłaszcza, że z tych analiz wynikało, że jest tam 3 nawet zawodników, którzy są w stanie zagrywać powyżej 110-115 km na godzinę. Wczoraj tego zupełnie nie było widać. Ja się zastanawiam, czy to jest podróż, czy to jest zmiana piłek z Moltenów na Mikasy, no, czy to jest po prostu brak znajomości hali, jakaś pewna obawa przed wypuszczeniem ręki z pełną mocą. Tak się zastanawiam a propos piłek Mikasa, Moltena. Faktycznie nie jest to łatwe przejść z piłki Molteny na Mikasę, ale bardziej bym się skłaniał ku temu, że trudniej się przyjmuje Mikasę. Jeżeli chodzi o zagrywkę, no co, Teriomenko może powiedzieć, że ta piłka mu nie przeszkadzała. Wyszedł we wczorajszym spotkaniu, huknął 3 asy, zagrywał bardzo dobrze, bardzo mocno. Więc... Ale dopiero w końcówce. Tak, robił to w drugim i trzecim secie, faktycznie. To jest uciążliwa zmiana tych piłek, ale to nie jest nasz problem do końca. To jest problem Ligi Francuskiej, że oni się zdecydowali, podpisali umowę, podejrzewam, że to są umowy sponsorskie i tak dalej, że ta liga gra Molteną. A my się cieszymy, że u nas są Mikasy i Liga Mistrzów też rozgrywa mecze tymi piłkami. Nam zdecydowanie jest łatwiej, ale piłka moim zdaniem do końca nie miała znaczenia. Przede wszystkim dobra gra Werby Warszawa, to było kluczowe we wczorajszym dniu. No właśnie, mówiliśmy nawet w naszym poprzednim spotkaniu tutaj o 10 rano. A jeszcze ważna uwaga dla Państwa, 10 to godzina, kiedy tutaj spotykamy się rano, natomiast wieczorem to jest 10.30 po południu, czyli 22.30. Dziś początek magazynu. Wcześniej zresztą zapraszamy na antenę Canal Plus Sport po 2. No, mam nadzieję, ciekawe mecze, zwłaszcza ta konfrontacja włosko-turecka dzisiaj może dostarczyć nam sporo wrażeń. Zobaczymy też, jak sobie poradzi Fenerbahçe Mariusza Sordyla, no bo Fenerbahçe czeka mecz z Histrojem czeskie Budziejowice. Musi po prostu wygrać za 3 punkty, żeby potem być już gotowym na tę rywalizację z Włochami. Natomiast Kuczynia Lubecz i Vitanova Trento to jest mecz, do którego myślę nie trzeba zachęcać żadnego kibica siatkówki. Oba te mecze, przypomnijmy, na naszych antenach, tak jak wszystkie spotkania Ligi Mistrzów. No i po tych uwagach technicznych możemy sobie znowu tylko wrócić spotkanie Civitanova Trento w przyszłym roku. Dokładnie tak. Niestety roku, dopiero. Dopiero w przyszłym roku, dokładnie tak. Bo Civitanova bardzo dobrze sobie radzi, zresztą dziś w nocy fantastyczny występ Bieńka, który no pokazał, że może tam i nie chce wcale zadowalać się rolą zmiennika, że on tam chce walczyć o pierwszy plac, a już niedługo może zawiesić kolejny medal Mistrzostw Świata, tym razem klubowych, na swojej szyi. No, także trzymamy kciuki. Fantastyczny transfer. Myślę, że każdy siatkarz, polski siatkarz marzył o tym, żeby zagrać w Lubę. Po Sebastianie Świdelskim, po świętej pamięci Arku Gołasiu. Przyszedł czas na Bieńka, który się cały czas w naszej lidze rozwijał, w reprezentacji gra bardzo dobrze. Cieszę się, że jest w takim klubie i myślę, że to jest gracz, który robi cały czas postępy i myślę, że on za chwilę zadomowi się w pierwszej szóstce i będzie wychodził na boisko w każdym spotkaniu. No choć w lidze wiadomo, że jest troszkę trudniej. Limit obcokrajowców, a jest tam pewien potwór na środku siatki, który przynajmniej na razie, dopóki on sam się lekko, nie powiem też, nie zestarzeje, ale nie będzie już takim jeszcze bardziej doświadczonym graczem. To może być Simon, mu ciężko. Drodzy Państwo, najlepszy środkowy świata. Najlepszy środkowy świata przy Holcie, tak myślę, że to jest dwóch gości, którzy rządzą w tym momencie na środku. No myślę, że nie zaszkodzi to też Bieniowi, że, no, że tam jest taka konkurencja, że tego grania może być troszeczkę mniej, że jest ta rotacja. No wiemy, ile obciążeń mają siatkarze grający na co dzień w reprezentacji. Wiemy, że
zbliża się sezon olimpijski, to może tak, to wcale nie musi bardzo zaszkodzić. Ale ambicja każdego zawodnika, gracza jest taka, żeby grać i grać, jak najwięcej grać. Nie, trening okej, jest fajny w takim wyśmienitym gronie, ale jednak każdy zawodnik marzy, żeby wychodzić na boisko i rywalizować. Chociaż my możemy tak podejść do tego bardziej pragmatycznie, tak z punktu widzenia kibica reprezentacji, że no wiadomo, że dla żadnego też gracza nie byłoby dobre, gdyby stał za dużo w kwadracie dla rezerwowych, ale jak któryś będzie mniej obciążony przez sezon troszeczkę choćby, no to wcale nie musi się okazać, że to jest gorsze dla kadry. No też będziemy patrzeć, jak Vital Heinen będzie prowadził Leona, bo wiemy, że okej, z Perugią on też chce wszystko wygrać, to jest bardzo ambitny facet, ale mówię tutaj o Heinenie. Natomiast jak rozmawiałem z nim jeszcze w zeszłym sezonie długo, parę godzin we Friedrichshafen, no to jak zawsze każdym razem, jak mówił złoty medal olimpijski, to było widać błysk w oczach i mówił, to jest marzenie mojego życia. No, życie jest piękne i każdy człowiek marzy. Na razie są to tylko i wyłącznie marzenia, chociaż poparte też sportowym poziomem, absolutnie. Ale przed Mistrzostwami Europy głośno mówiłem o tym, że każdy medal będzie dużym sukcesem dla polskiej reprezentacji. Kluczowe spotkania to są mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe. I trafiliśmy na Mistrzostwach Europy na gospodarza, który zagrywał u siebie bardzo mocno i mieliśmy problem w przyjęciu i uważam, że ten brązowy medal jest wielkim sukcesem. Też twierdzę, jeżeli z Tokiem za rok przywieziemy obojętnie jaki medal, czy to będzie brązowy, srebrny, złoty, to będzie sukces polskiej reprezentacji. I ja ogólnie bym się nie napinał aż tak bardzo, że tam musi być złoto. Pamiętam w 2012 po wygranej Londyn, Andrea Anastasi. Dokładnie tak, wygrywamy Ligę Światową i Zbysiu Bartman głośno twierdzi, że jedziemy po złoto i widzieliśmy, jak to się skończy. Igrzyska Olimpijskie to jest inna impreza, absolutnie. To nie są mistrzostwa Europy, to nie są mistrzostwa świata, tam jest zdecydowanie trudniej zdobyć medal, co zresztą pokazuje historia. No to jednak daleko przed nami jeszcze będziemy mieć okazję o tym wszystkim. Tak, skaczemy troszkę po tematach. Skaczemy, ale na tym polega ten program, a poza tym my będziemy się z Państwem słyszeć aż do maja. Wtedy będzie kończył się ten sezon Ligi Mistrzów, także w maju na pewno częściej będziemy już wracać, wybiegać może w przyszłość. No i kto w finale, Żelku? Do tego w finale Ligi Mistrzów. Mhm. No, myślę, że jeśli losowanie nie skrzywdzi Włochów, no to stawiałbym na finał Civitanova Perugia. To są zespoły potężne, a mieliśmy też okazję obserwować, wczoraj komentowaliśmy z Danielem, polecamy powtórki, jeśli ktoś nie oglądał mecz Kuzbas Kemerowo Fakiem Nowy Urengoi. No to Rosjanie, ja uważam, że będą liczyć na to, że rewanże zagrają u siebie w ćwierćfinałach, w półfinałach. Jeśli nie zagrają, jeśli Włosi nie trafią na siebie, to moim zdaniem Perugia Civitanova. No, tak to wygląda, też bym tak obstawił, powiem Ci szczerze, ale myślę, że jednak rosyjski zespół włączy się o to, żeby zagrać w wielkim finale. Rok temu Lubę pokonuje Kazan w wielkim finale. Myślę, że finał włosko-rosyjski mile widziany. Tylko kto z tej Rosji? To z tej Rosji. Ta Rosja jest mocna. Tam jest kilka zespołów, które biją się przez swojego własnego kraju, ale też bardzo mocno biją się w Lidze Mistrzów, ale nie ma takiego faworyta, jak to było 2-3 lata temu, że Zenit Kazań absolutnie dominował. Dzisiaj te zespoły rosyjskie, ta Liga Rosyjska jest bardzo mocna, ale te zespoły są bardzo wyrównane i myślę, że ten poziom się troszkę obniżył, nie ma takiego lidera, jak było 2-3 lata temu, dlatego po części masz rację, tak to na papierze wygląda, że Civitanova z Perugią w finale. Ale wiemy, jak to wygląda. Na papierze. Papier wszystko przyjdzie. Dokładnie tak jest. Zastanowimy się też właściwie, na co stać Zenit Kazań w dzisiejszym magazynie. Jeszcze raz przypomnę, 22:30. Kanal Plus Sport. Też będziemy na sporcie, jeśli dobrze pamiętam. Przeanalizujemy sobie. Jeszcze nawet o tym nie wiesz. To jest taki mój pomysł na świeżo. Po tym, jak w nocy popatrzyłem, jak Zenit Kazań traci seta z Al Rayyan. To jest coś niebywałego, bo jednak ta różnica poziomu nawet przy rozprężeniu powinna być dużo większa. Zenit, który ma problemy we własnej lidze, przeanalizujemy sobie przyjęcie w zespole prowadzonym od tego sezonu przez Aleksieja Wierbowa. Zobaczymy tak naprawdę, ile zagrywek jest kierowanych Maksima Michajłowa przez rywali, ile biorą na siebie libero, ile bierze na siebie
Engapet i jak wygląda skuteczność tego przyjęcia, bo to wszystko wygląda na sprawy kluczowe w Zenicie. I tak się zastanawiam, czy to może w pewnym momencie tak po prostu kliknąć, że ten krytykowany od początku sezonu Zenit, który ciężko się ogląda, oglądałem kilka setów Ligi Rosyjskiej przygotowując się do meczu Kuzbas-Fakieł, też z udziałem Zenita i słabo to wygląda, bardzo słabo momentami. Tak jakby zawodnicy też nie byli do końca przekonani do tej taktyki. Okej, jak to kliknie, to mogą być nagle gigantem. No wiadomo, każdy z trzech skrzydłowych może złapać piłkę gdzieś tam na 3,5 metra i uderzyć tak, że nie będzie co zbierać po bloku z dachu hali, ale no najpierw trzeba jakoś tam to przyjąć. Nazwałeś to, jak to kliknie. Duży znak zapytania. Mariusz Wlazły był też przedstawiony w 2012-13 taki sezon na przyjęcie. I a Tanasiewicz trafił wtedy na pozycję poprzekątnej z rozgrywającym. I grał wyśmienity sezon. I Mariusz Wlazły w Superpucharze, dwa pierwsze mecze ligowe, grał rewelacyjnie. Ale później, czym dalej Wlazł, było zdecydowanie trudniej i mam wrażenie, że z Michałowem może być bardzo podobnie. Się odnoszę troszkę do zmiany Alekny, którą zrobił na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie z Brazylijczykami Rosjanie przegrywali 0-2. Przestawił Michałowa i postawił go na przyjęcie. Na ataku zagrał Muserski i to jest jedno spotkanie. I myślę, że przez pryzmat jednego spotkania nie można oceniać gracza. To wtedy się, nazwijmy to po imieniu, to się udało. I nie sądzę, żeby ten zawodnik przez cały sezon obronił się na tym przyjęciu. Oczywiście jest tam Sokołow, trzeba dla Sokołowa znaleźć się miejsce. Podejrzewam, że w Kazaniu nie ma takiego gracza, który mógłby z Engapetem grać na przyjęciu, dlatego ta drużyna jest tak skonstruowana. Ale ktoś ją tak skonstruował, to nie jest tak, że była promocja last minute, Sokołow. Pamiętasz, jak byliśmy w Berlinie na finale Ligi Mistrzów, to już tam się słyszało, no mówiliśmy to nawet w transmisji, kto z Państwa uważnie słuchał, że Sokołow do Kazania jest już praktycznie przyklepany i zastanawialiśmy się już wtedy, no to co, Maksim Michajłow na przyjęcie, przecież dwóch atakujący ze światowego topu nie posadzi się jednego ani, na ławce. Ani Sokołow, ani Michałow nie zaakceptują ławki rezerwowych, powiedzmy sobie szczerze. I myślę, to było oczywiste, że Michałow będzie grał na tym przyjęciu. No, czyli budowano tak ten zespół. Tak, absolutnie. To robił, wydaje mi się, że ówczesny trener Alekno tak postanowił, ale Alekno to jest bystry facet i wie kiedy ze sceny zejść. I myślę, że troszkę Wierbowa wrzucił na tak zwane saneczki. I ten Kazań moim zdaniem nie jest tak mocny jak rok temu, a nie mówiąc o tym, jaki był Kazań 3-4 lata temu z Andersonem, z Leonem. Zobaczmy, ta drużyna jest bardzo mocno przedstawiona. Powiedzmy, że tam jest trzech nowych skrzydłowych, bo Michajłow, to jest gracz, który spędził mnóstwo lat w Kazaniu, ale na innej stronie, tak? Teraz gra na lewej. Wcześniej atakował z prawej strony, to powiedzmy, że to jest tak jakby nowy skrzydłowy. Do tego Sokołow, do tego Engapet, który gra tam drugi sezon. I myślę, że ten Kazan jest mocno przemeblowany i ten Kazan nie jest taki mocny jak kilka lat temu. Kazan już tak nie straszy przeciwników. Dlatego właśnie nie awansuje w tym sezonie do finału. Taka jest moja teoria. Ale może zrobi to Kemerowo. Może zrobi to Kemerowo, a może... Temu Kazaniowi jest w stanie rzucić wyzwanie Jastrzębski Węgiel. Wiemy, że ze względu na start Zenita Kazań w klubowych mistrzostwach świata, ten mecz, który miał się odbyć w tym tygodniu, czyli Zenit Kazań Jastrzębski Węgiel, odbędzie się dopiero 16 stycznia. I ciekawi nas, co tam się wydarzy. Czy Jastrzębianie powinni podchodzić z należnym respektem, czy też podejść do tego na takiej zasadzie, że odzyskali rytm, słaby początek sezonu to już przeszłość. No, znając Slobodana Kowacza, nowego szkoleniowca Jastrzębian, to nie jest charakter, gdzie on powie: ciężki mecz, walczmy o seta, no wyrwijmy chociaż punkt. Nie, on powie: panowie, to jest rywal w zasięgu, to jest rywal do pokonania. To jest trener, który wyznacza tak jak Heinen nowe trendy. Przyszedł po wielkim rozgrywającym, po niezłym trenerze, po Glibiczu do reprezentacji Serbii i wygrał Mistrzostwo Europy. Powiedzmy sobie szczerze, Serbowie nie mają drużyny, która na każdej imprezie powinna bić się o medal. To jest moim zdaniem piąta, szósta, może siódma siła na świecie. Aż tak? No, wymieni sobie Polskę, Brazylię, Amerykanów, Rosjan.
Francuzów to już 5. No, Rosjan, Francuzów to już można by, troszkę polemizować, ale, okej. Przyszedł do reprezentacji Serbii, wszystko poukładał. Widać, że ta drużyna lepiej funkcjonuje na boisku, ale przede wszystkim mam wrażenie, że lepiej funkcjonuje w szatni. I to chyba było kluczowe w tym wszystkim. I myślę, że Jastrzębski Węgiel też pójdzie przy tym trenerze do przodu, do góry. I nie sądzę, żeby trener serbski z Jastrzębskim Węglem pojechał do Kazania na, wycieczkę. Nie, nie, nie. Myślę, że tam pojedzie po to, żeby się bić i po to, żeby zwyciężyć w tym spotkaniu. Tym bardziej, że Jastrzębski Węgiel złapał rytm i gra zdecydowanie lepiej niż na początku sezonu. A ta grupa może być w ogóle bardzo wyrównana, bo Halkbag Ankara, Glinjard Maseik, te zespoły grały wczoraj. Skończyło się 2-3, a było 2-0 i piłka meczowa dla Halkbanku. Obronił tę piłkę meczową mistrz Belgii. A potem wygrał seta na 1-2, wygrał seta na 2-2, wygrał seta na 3-2 na wyjeździe. No i czekam na odzew niektórych ekspertów, którzy stwierdzą, kto nie wygrywa, 3-0 przegrywa, 2-3. Chce mi się ogólnie z tej teorii śmiać, bo zawsze widzimy jak... I podkreślamy tą teorię wtedy, kiedy faktycznie tak się dzieje, ale nigdy nie widzimy, kiedy drużyna prowadzi na przykład 2-0, wygrywa 3-1, wygrywa 3-2 i tak dalej, i tak dalej. Gliniat powalczył. No, moim zdaniem to jest spora niespodzianka, bo jednak Ankara u siebie była faworytem tego spotkania. A Mazejk daje sygnał, że chce się bić o wyjście z tej grupy. Ankara po tym pierwszym meczu, po porażce u siebie, myślę, że można zrobić papa. W ogóle fajna taka wyrównana grupa nam się, myślę, stworzyła, bo już ten mecz pokazuje, że tam będzie wszystko na styku. Jastrzębianie, no moim zdaniem, są jednak tę półeczkę wyżej od Turków i od Belgów, ale wiemy, jaka jest Liga Mistrzów. Podróż, zmęczenie, dyspozycja dnia. Do tego dochodzi natężenie meczów ligowych. Różnie to bywa. To, no, nigdy nie jest łatwo grać na wyjeździe w Lidze Mistrzów. Dojdą do tego jeszcze te wyjazdy do Kazania. Najdłuższe, te najbardziej męczące. Dojdą mecze u siebie z Zenitem. Na jaki Zenit się trafi? Na Zenit zdeterminowany, żądny krwi, czy na Zenit troszkę taki podróżą zmęczony ligą. No, tutaj jest piekielnie dużo tych czynników i myślę, że Jastrzębianie równie dobrze mogą skończyć grę na pierwszym miejscu, co na trzecim, choć najbardziej prawdopodobne wydaje się to drugie. Pamiętajmy, że wyjazdy do Ankary i do Mazejk też nie będą łatwe, to są trudne. Mazejk każdemu... Ty grałeś parę razy, tak, nie? Tak. Grałem i dostałem tam w kły 0-3 nieraz i nie dwa. Rok temu PGS Krabuchatów, która notabene wyszła z grupy, z trudnej grupy, ale przegrała tam 0-3. Więc to jest trudna grupa, bardzo wyrównana i nie licząc Zenita Kazań, oczywiście ten Zenit też jest pod dużym znakiem zapytania, czy to jest naprawdę ten wielki Zenit. Ta grupa jest bardzo wyrównana i myślę, że wszystkie zespoły będą się biły o to, żeby wyjść z tej grupy i myślę, że tam się może zadziać taka historia, że wyjdzie z tej grupy tylko jeden zespół. Niestety tam będzie tak jakby mielenie się w tych punktach i dużych, małych i tam drugie miejsce może nie wyjść z grupy. Tak, bo to zawsze jest jednak oczywiście podczas losowania te zespoły z aspiracjami, ale nie z najwyższej półki. Patrzą, kogo mają z pierwszego koszyka, ale kluczowy tutaj wydaje się zawsze ten czwarty koszyk. Bo w tym czwartym koszyku wiemy dobrze, że są zespoły z tych trzech najsilniejszych lig. Czyli jest trzeci zespół plus ligi, jest trzeci zespół Serie A, tak jest trzeci zespół rosyjskiej Superligi. Trafiając do grup z tamtymi rywalami, trafia się pod topór. Ale dostając tych rywali, którzy do czwartego koszyka trafili, dlatego że są po prostu najniżej notowani, automatycznie ma się bonus, bo wiadomo, że te sześć punktów się dopisze. I tutaj właśnie ten bonus dostały nasze dwie drużyny, bo trafiły na kwalifikantów. Mówię tutaj o Benfice Lizbona i o Wojwodinie Nowy Sad. No tak, ale jak spojrzymy na grupy, grupa A, najprawdopodobniej dwa zespoły, Civitanova Trento. Grupa B. No bo dorzucasz łatwe punkty tak, z Dziewicami, ale zagwarantujesz, że gdzieś tam nie potracą właśnie punktów
ten zespół, co z drugiego miejsca wyjdzie, nie potraci punktów z Fenerbahce, czy Fenerbahce nie potraci punktów gdzieś tak, we Włoszech. Tak. A może właśnie to jest zysk dla tego zespołu z drugiego miejsca, że on urwie coś temu z pierwszego, że ta różnica punktów między pierwszym a drugim nie będzie tak duża, te zespoły będą blisko i będą w związku z tym no, wysoko punktowo. To może być wszystko no, dwudrogowo. Grupa B, kolejna. Kemerowo, Rengoy moim zdaniem. Chociaż Berlin u siebie bardzo niebezpieczny, ale twierdzę, że z tej grupy też najprawdopodobniej dwa zespoły wyjdą. Grupa D. A ja myślę, że tutaj ktoś może polec. Dlatego uwielbiam z tobą programy, uwielbiam te dyskusje. Grupa D, moim zdaniem Perugia i Orlen, Warszawa, Werwa, przepraszam. Grupa E, Zaksa, Rozelary i właśnie ta grupa C. Zenit, Jastrzębski Węgiel, Halbank, Mazejk. I to jest właśnie najtrudniejsza grupa i twierdzę, że z tej grupy, chciałbym się mylić, ale nie wyjdą dwa zespoły. Tak to wygląda na razie, drodzy Państwo, na tym papierze. No do tej grupy C też się jestem w stanie z Tobą zgodzić, choć oczywiście życzyłbym żeby Jastrzębianie wyszli, natomiast mam duże wątpliwości, co się wydarzy w tej grupie A. Bo to jest faktycznie ta grupa, gdzie to jest ta grupa, gdzie mówię, gdzie no, Civitanova z pierwszego miejsca, ale Trento, no ale graj z Trento. Wiemy, jak wygląda rywalizacja we Włoszech. Czy Trento nie urwie punktów Lube na własnym boisku? No. Może tak się... Nie postawiłbym. Może tak się nie wydarzy. Nie postawiłbym na to. Ale... Czy Fenerbahce nie jest w stanie powalczyć u siebie z Trento? No, ale Kucinę Lube Civitanova od samego początku pokazuje widze włoskiej, że rządzi i dzieli na razie. Dwóch przyjmujących znakomitych na ataku, Irańczyk, a dużo nie brakło, by mielibyśmy Bartka Kurka na ataku, troszkę prezesura Lube przestraszyła się kontuzją Bartka, myślę, że żałują teraz, żałują, zdecydowanie by się, no, byliby zadowoleni z Bartka Kurka, żałuję, że Bartka tam nie ma, bo uważam, że to jest gracz, który powinien w tak wielkim klubie grać. Szkoda, że nie ma go w Lidze Mistrzów przede wszystkim, no. Bo to jest zawsze też dla gracza, no, tego takie, formatu. Takie okno wystawowe też, no, coś, no, ale... coś dużego. Natomiast no, Bartek sam wybrał. Wiedział, że Monza nie będzie Bartek, grać. Bartek sam wybrał, ale też powiedzmy sobie szczerze, że też kluby tak zadecydowały, bo jednak tam było dużo obaw, czy Bartek po operacji dojdzie do pełni zdrowia, czy dojdzie do formy sportowej dobrej. Ale początek sezonu Ligi Włoskiej pokazuje, że doszedł do takiej formy, że daj Boże wszystkim, żeby po takiej kontuzji wrócić i w co drugim meczu zdobywać 30 punktów. No i tutaj dochodzimy do tematu atakujących, którzy mają kontuzję, a w związku z tym... Udrys. Brawo, skąd wiedziałeś? Artur Udrys, człowiek, który... No, powiedzmy, że przyszedł nie w pełni dysponowany do Warszawy. Niby doznał kontuzji na pierwszym treningu. No, niczego, wiesz, nie zarzucamy. Natomiast był to dziwny uraz. Wiemy, że w Warszawie nie byli zachwyceni, ale przebadali. No, okazało się, że okej, jakiś tam uraz zadawniony był, mógł się teoretycznie odezwać. Ale stwierdzili, że po co się denerwować. Ciężko o tej klasy atakującego na początku sezonu, na progu sezonu. Wiemy, że odszedł Bram van den Dries. W związku z tym no, trzeba było łatać. To była dobra łata. Taki zawodnik jest najbardziej potrzebny wiosną, więc jeśli straci nawet, uznano, październik, to nic wielkiego się nie dzieje, jeśli straci listopad. Jeśli potem wchodzi i będzie do grania. Nie zaryzykowała w ten sposób Civitanova, zaryzykowała Warszawa. Ostateczny wyrok wydamy gdzieś w maju. Natomiast już teraz można powiedzieć, że zdrowy Artur Udrys to na pewno nie jest osłabienie drużyny. Można powiedzieć, że Udrys we wczorajszym spotkaniu zrobił coś takiego. Melduje się, jestem. Wjechał na boisko. Oczywiście niektórzy eksperci bardzo często mówią, że o formie zawodnika dużo mówi zagrywka. Jeżeli spojrzymy na zagrywkę Udrysa, 7 zagrywek, 4 zepsute. Ten gościu nie jest w formie. Ale za chwilę przeskakujemy na atak. 17 piłek, 13 skończonych, 76% w ataku. No, myślę, że będzie mu ciężko powtórzyć takie spotkanie w ataku. Myślę, że w zagrywce będzie zdecydowanie lepiej grał, bo wczoraj w tym elemencie nie grał za dobrze, ale po takiej długiej przerwie, kilka miesięcy,
pamiętamy jego pierwszy atak. Wyrzucony taki wał, w ogóle taki popełnił dwa błędy w ataku. Tak, i wtedy nawet pamiętam, że powiedziałem, no taką przerwę musi być widać, a po paru minutach już stwierdziłem, nie, ale że nie widać. Tak szczerze powiedziawszy, on grał na wysokich procentach w tym spotkaniu, ale fizycznie nie wyglądał za dobrze. Ciągnął się, nie skakał i myślę, że był skuteczny, atakował wysoko, mocno, ale do tego, żeby wyglądać fizycznie dobrze, to trochę mu jeszcze czasu potrzeba. Myślę, że za miesiąc on będzie zdecydowanie lepiej wyglądał. Na pewno nie będzie miał takich procentów w ataku, bo niestety jedno z drugim troszkę cię tutaj wyklucza, ale myślę, że ta drużyna, kiedy Udrys już będzie w takiej pełnej dyspozycji, to on... To też Warszawa pójdzie do góry, bo co by nie mówić, Jan Król, co by nie... Grał dobrze. Przyzwoicie, dokładnie. Przyzwoitość w tych czasach jest mile widziana. Zdecydowanie. I Jan Król nie był wiodącą postacią w Werwie Warszawa, ale... Ale nie był dziurą. Jak sam o sobie wiele mówił nieraz, nie czuję się czarną owcą i rzeczywiście nie był czarną owcą. Nie był. Miałem przyjemność z tym facetem troszkę pomóc wczoraj porozmawiać i on się cieszy, że gra w Plus Lidze. Mógł pomóc Lidze Mistrzów, mógł pomóc drużynie, ale powiedzmy też otwarcie, jeżeli Warszawa chce pójść do przodu i grać zdecydowanie lepiej, to tam jest potrzebny Artur Udryc w dobrej formie, a w takowej wczoraj był. No taki jak choćby w zeszłym sezonie w Lidze Rosyjskiej, ósmy punktujący, Fakio miał z niego pożytek, natomiast no teraz zaryzykowała Warszawa. Wiadomo, na świeżości czasem się te punkty zdobywa. No myślę, że Ibert Eno, trener zespołu Tur, też nie przypuszczał, że od samego początku dostanie Udrys szansę. A jak rozmawiałem tuż przed meczem jeszcze z Andreą Anastazją, mówię, gotowy jest Udrys na 100%, żeby zagrać cały mecz. Nie, zacznie, no, zobaczymy. No, ale tak się mecz ułożył, że wszystkie trzy sety okazuje się, że na 100% nie był gotowy, tylko na 76% zagra, więc Anastazji znowu miał rację. No, ale też trzeba podkreślić rolę Igora Grobalnego. Nie sądziłem, że... A Daniel Pliński, kto z Państwa słuchał nas przed tygodniem, to wie doskonale, że Daniel Pliński przy tym stole, na moje stwierdzenie... Przy trzech fotelach, że ta kołdra jest troszeczkę krótka w Warszawie, że jest pierwsza szóstka, świetny libero, troszkę brakuje zmienników, obruszył się Daniel Pliński, mówi, Igor Grobelny, to jest to nazwisko. Racja. W ataku 42%, ale widzieliśmy we wczorajszym spotkaniu dużo piłek trudnych, szanował, grał o blok, drużyna warszawska mogła powtórzyć akcję, ale martwiliśmy się Żelku wczoraj o defensywę. Jak sobie poradzi w przyjęciu? Sobie poradził znakomicie. 68% pozytywnego i 44% perfekcyjnego. Daj Boże każdemu przyjmującemu takie statystyki w przyjęciu. I trzeba zaznaczyć, że Igor Grobelny był pierwszym celem w przyjęciu. Źle wybrali. Dokładnie. 25 przyjęć na 47 drużyny z Warszawy. Igor przyjmował 25 razy. Ponad połowę. I puścił tylko jednego asa. Obronił się. Zdecydowanie. Zdecydowanie to też za małe słowo, że się obronił. Po prostu grał wyśmienicie w przyjęciu i dzięki temu, że grał dobrze w tym elemencie, warszawski zespół, co by nie mówić, wygrał gładko 3-0, nie licząc trzeciego seta. Wygrał gładko 3-0, choć ja cały czas mam takie obawy, że z Tur na wyjeździe będzie trudniej. To jest zespół dość zgrany. Tamte zmiany przed sezonem, no poza tą kluczową zmianą na pozycji libero, dlatego że libero przesiadł się na trenerską ławkę. Nie były takie duże. Eno już widać tę drużynę zaczyna poznawać. Rosar nie jest dobrym przyjmującym, nie jest dobrym libero po prostu i to jest jakiś tam kłopot, to przyjęcie Tur. Natomiast oni we własnej hali co sezon byli groźni. To jest nieprzyjemna hala dla rywali. Tam też chyba, jak to ty obrazowo powiedziałeś, wkły dostałeś. Dostałem wkły zdecydowanie. Też zerko 3. Zerko 3 zdecydowanie, tak. No właśnie. To bolało mocno. Pamiętam, mieliśmy problemy z własną grą, kiedy grałem w Bełchatowie i ta porażka mocno bolała. Zaraz weźmiemy ten skład Ligi Mistrzów, wszystkie grupy. Tu dostałeś wkły. Wiesz, życie sportowca polega na tym, że większość sportowców więcej przegrywa niż wygrywa i ja do takowych sportowców też należę, więcej porażek w życiu. Na swoje wygrałeś, spokojnie. No, ale a propos Werwy Warszawa,
Myślę, że zdecydowanie trudniej będzie na boisku we Francji, ale też pamiętajmy, że nie gra Piotrek Nowakowski i Kwolek. No. Myślę, że to jest spore wzmocnienie. Trener Anastazji dał im odpocząć. No ale, ale myślę, że czy Kwolek zagrałby lepiej niż Globelny? No właśnie, dokładnie tak jest. No, no nie zagrałby lepiej, myślę, bo Globelny jeszcze zagrał świetnie. Bo jeszcze, przy całej klasie Kwolek. Jeszcze Globelny dobrze zagrywał w wczorajszym spotkaniu. No tak, ale Piotrek Nowakowski no. Miały problemy we wczorajszym spotkaniu. Ale Piotrek Nowakowski grałby z kolei za Patryka Niemca, który spisał się bardzo dobrze, pomógł też zagrywką. Tu mam wątpliwości, bo widzę, że trener Anastazji mieli raz Wrona, raz Niemiec, wychodzi w szóstce w plus lidze i we wczorajszym spotkaniu kolejny raz daje sygnał, że być może szóstkowym zawodnikiem zostanie Patryk Niemiec. Chociaż chciałbym wytłumaczyć Andrzeja Wronę. Wczoraj 22% w ataku, ale Blizzard tak fatalnie wystawiał wczoraj na podwójny, potrójny blok, za nisko. Zobaczymy to sobie, prawda? Zobaczymy to sobie w analizach dzisiaj w magazynie. Miał wystawy do Wrony. Miał problem z tempem i troszkę Andrzej Wrona został, można to nazwać, ofiarą niedokładności Blizzarda. Trener Anastazji tą zmianą pokazał, że ma pretensje do Andrzeja Wrona, a nie do Blizzarda. Ja ogólnie bym zmienił rozgrywającego zdecydowanie szybciej niż Andrzeja Wrony, bo z tych piłek było ciężko coś zrobić. No, ale na szczęście 3-0 jest, to można do statystyk 2-9 podejść z uśmiechem, tak jak wczoraj Andrzej Wrona w naszym studio w rozmowie z Darią Kawałą. Malarz patrzył i mówi, no piękne cyferki, 22%, 2 na 9 skończone, 2 razy zablokowane. Co ja robiłem na boisku? Ale no mówię, jak się wygrywa 3-0, to można mrugnąć okiem, podejść z uśmiechem. Ale myślę, że Andrzej Wrona też zdaje sobie z tego sprawę, że te piłki nie były dobre i było ciężko coś z nich zrobić. I tak kilka razy, 3-4 razy przyszanował piłkę, dostarczył przeciwnikowi na drugą stronę piłkę, a tak szczerze ratując, dokładnie tak, więc to nie był najlepszy mecz Blizzarda. Chociaż mam takie uczucie, że ta piłka do tyłu, do Udryca jest bardzo wysoka, nie grają za szybko. Myślę, że na Tour to wystarczyło, ale na inne zespoły może być to za mało. To jest taka piłka podwieszona. Myślę, że tam ta piłka do tyłu powinna być zdecydowanie szybsza i dlatego środkowie Andrzej Wrona, Patryk Niemiec grali bardzo często na podwójnym bloku, bo lewoskrzydłowi Tour zdawali sobie sprawę, że i tak zdążymy tam i tak, bo ta piłka jest tak wolna, że możemy pomóc do środka i możemy sobie pilnować swojego atakującego. Pokażesz to w analizach. Myślę, że tak. Jestem w stanie to zrobić. No to bardzo mnie to cieszy. Natomiast jeszcze jedna ważna uwaga też, jak myślałem już o tym meczu później, wracając do domu z Areny Ursynów, no to mało tych najtrudniejszych piłek dostał Udrys też. To podkreślmy, że no, atakujący tej klasy jest potrzebny do tego, żeby kończyć też te piłki kluczowe, trudne, na potrójnym bloku, wystawiane gdzieś tam z czwartego metra. Natomiast tutaj dużo tych piłek Blizzard kierował na lewe skrzydło. Czyli tam, gdzie był Globelny, tam, gdzie był Tilly. Widać, że chciał też wprowadzić i tutaj akurat... Tak. Chcesz pochwalić Blizzarda. Tak, że tak. O ile dużo skierowałeś tutaj pod adresem francuskiego rozgrywającego takich cierpkich słów, to ja dorzucę parę słów ciepłych, że akurat Udrysa bardzo fajnie tutaj wprowadził do nowego środowiska dla niego i duża w tym jego też zasługa, że no mówię, sporo tych trudnych piłek jednak grał do Grobelnego, do Tilliego z takim pełnym przekonaniem, że oni się obronią. Nie mówię, że Udrys trudniejszych nie atakował, ale jednak no miał duży odsetek tych piłek, gdzie na pojedynczym, na jakimś tam podwójnym, lotnym, niedociągniętym mógł skończyć. To racja. Blizzard prowadził za rękę Udrysa w tym spotkaniu i grał do niego z dobrego przyjęcia, a tak zwane śmieci siatkarskie atakował Igor Globelny i francuski przyjmujący Kevin Tilly. To akurat, jeżeli chodzi o wczorajsze spotkanie, Blizzard zrobił dobrze. Udrys prowadzony za rękę, atakujący bardzo często z dobrych piłek, z dobrego przyjęcia, ale myślę, że Blizzard już jest tak doświadczonym rozgrywającym, że zdaje sobie sprawę z tego, że po takiej długiej przerwie trzeba gracza dobrze wprowadzić spotkanie w sezon.
No i to zrobił, że... Czyli kolejny zysk z tego meczu, bo tak, i Kwolek odpoczął, i Nowakowski odpoczął, a jeszcze wszedł na końcu i dorzucił kluczowy blok przy piłce meczowej, no, nawet, tak powiedział. Ten jego blok, a tak to... Egleskan został zablokowany przez Piotrka Nowakowskiego i pamiętajmy, że Andrzej Wrona często pilnował środkowych. Patryk Niemiec, przepraszam, bardzo często grał w opcjach i to wybierał sobie lewą, prawą stronę, skakał do pierwszego tempa, rzadko trafiał z tą opcją we wczorajszym spotkaniu, a Piotrek Nowakowski to jest taki zawodnik, który bardzo często czeka do końca. Gra bardzo często z czytania i w tym kluczowym momencie to pomogło drużynie warszawskiej. Dał sobie radę. No, Blizzard też wygrał tę rywalizację z Trinidadem de Aro, czyli hiszpańskim rozgrywającym. Myślałem, że... Drużyny z Tur. Natomiast, tak, jak Państwa interesuje, to warto zawsze polecić, bo Trinidad de Aro to jest w ogóle gracz absolutnie wyjątkowy. Na swoim koncie na YouTubie prowadzi lekcje fotografowania. Wyobraź sobie, jak fotografować też pejzaże, przyrodę. Pasjonuje się fotografią, nie ukrywa tego. Dodatkowo na jego kontach w mediach społecznościowych można też zobaczyć, jak gra na gitarze i radzi sobie zupełnie dobrze. No, choć wczoraj to nie zagrał nic skocznego. Raczej tak smutno. Smutno przegrywał troszkę od czasu do czasu fałszując, choć skrzydłowi mu nie pomagali. To racja. Tyle rzeczy ten człowiek robi. I mam wrażenie, że troszkę mu brakuje czasu, żeby dojechać na trening. Bez przesady. Nie, no wczoraj nie grał za dobrze. Wrzucał swoich skrzydłowych, czy to Bartosa, czy to Wunnenbeine, później chociaż Cupko, Konstantin Cupkowicz dostawał dobre piłki, wrzucał tych dwóch przejmujących pierwszych na tak zwane saneczki, ci zawodnicy często się ratowali. Nie był to najlepszy mecz Trinidada de Aro. Ale tak jak powiedziałem, po drugiej stronie siatki też nie błyszczał Blizzard. Myślę, że to nie było spotkanie rozgrywających. Bardziej przyjmujących. Jeszcze dwa słowa o Czubkowiczu. No, stary, dobry znajomy z PGS Gry Bełchatów też. Lubiłem tego zawodnika. To może grał Bydgoszcz. No, każdy go lubił, bo lubię. To jest człowiek, który się lubić daje. Natomiast ja mówię po meczu, pogroziłem palcem i mówię: Czubko, przed meczem mówiłeś, że po 3 miesiącach nie jesteś zdolny do gry, że jeszcze masz nie grać. A Czubko, nie, dla mnie to też była taka surpryza. Ja też byłem surprised. Ja nie wiedziałem i tak rzeczywiście, taką minę miał, jak wytrawny pokerzysta, że nie wiedział, że wejdziesz, dostanie tyle czasu, że właśnie tutaj w Warszawie zacznie wchodzić w mecz. No i myślę, że był szczery, a to pokazuje z kolei problemy Iberta Eno, jakie miał w tym meczu, jakie mieli jego przyjmujący, no skoro sięgnął po faceta przez 3 miesiące jednak leczącego kontuzję. Anastazji też sięgnął początku. Ale Anastazji zrobił to z pełną taką świadomością od początku. Nie w stanie wyższej konieczności, a tutaj to było takie tonący brzytwy się chwyta. Wiesz co, ja dobrze znam Cupka i przed meczem z nim rozmawiałem i on troszkę w jakiś sposób chciał się wytłumaczyć, dlaczego nie gra w pierwszej szóstce. To jest moje zdanie, uwielbiam tego gościa, ale to Daniel, jest, jestem świetny, będę grał. To jest takie tłumaczenie. Myślę, że on od 2-3 tygodni jest w treningu i wczoraj na rozrzewce, później w meczu to było widać, miał troszkę tak zwanego niefarta siatkarskiego, bo 2 razy kopnął z lewego skrzydła. Damian Wojtaszek go wyśmienicie wybronił. Myślę, że docelowa para przyjmujących w Tur to jest właśnie Cupkowicz i Wunnenbeine. Myślę, że bardzo to nie jest poziom zawodnika na Ligę Mistrzów. Przekonamy się o tym w rewanżu. Już niedługo. No, trochę trzeba będzie jednak na ten rewanż poczekać. Zaksa, Kędzierzyn-Koźle. Tutaj, no, jedna dobra informacja dla kibiców to jest ta wygrana 3-0 z Wojwodiną Nowy Sad. Nie wyobrażaliśmy sobie innego wyniku z mistrzem Serbii, który przedarł się przez kwalifikacje. Natomiast jest też bardzo zła informacja, to jest komunikat Zaksy dotyczący stanu zdrowia Kaczmarka. Tam nie ma ani słowa o tym, że jest to jakiś uraz mięśniowy, uraz kręgosłupa. No, słowem, nie jest to kontuzja siatkarska. No, o takich sprawach zawsze ciężko się mówi, więc my też tutaj nie będziemy zagłębiać się w stan zdrowia atakującego Zaksy, bo no, życzymy po prostu mu zdrowia, żeby jak najszybciej wrócił do
grania, ale przede wszystkim, żeby wrócił zdrowy, a wiemy nawet z tego oświadczenia, że no, tam lekarze po badaniach no, stwierdzili taki no, pozasportowy problem zdrowotny, tak to nazwijmy. To nie jest żaden uraz siatkarski. No i teraz pojawia się pytanie. Pewnie wiesz, ale nie chcesz powiedzieć na antenie. No to są delikatne sprawy, więc nie, wiadomo, nie jak ma to jest co tego ruszyć, o czyim zdrowiu, dopóki sam Kaczmarek przez klub nie uzna, że warto powiedzieć, jakie ma kłopoty zdrowotne. Myślę, że on przede wszystkim teraz chce się wykurować, być zdrowy, później pomyśleć o powrocie na boisko, ale z tego oświadczenia z akcji jednoznacznie wynika. Nie wiemy, za ile wróci. W czwartek ma opuścić, czyli dzisiaj, szpital. Wróci za kilka tygodni, kilka dni. Na razie nie wiadomo. Potrzebne są dalsze badania. No i teraz no pytanie, co z tą Zaksą dalej będzie, bo w Lidze Mistrzów, bo wiadomo, w lidze wszystko da się odrobić. To jest wstępne granie. Tego grania w plus lidze jest bardzo dużo. 2-3 porażki, one nie zmieniają specjalnie obrazu tej ligi. Natomiast w Lidze Mistrzów, w tej wyrównanej grupie, takiej grupie, z której no, po prostu wyjść trzeba. Można sobie na jakieś jedno potknięcie pozwolić, ale na 2-3 już nie. No liczmy na to, że Kaczmarek bardzo szybko wróci do składu i do treningu przede wszystkim. Takie to się często wydaje banalne. Życzymy sobie wszyscy zdrowia i każdy mówi, a faktycznie to zdrowie jest najważniejsze. Bez tego zdrowia ani my w życiu codziennym, ani sportowcy nie są w stanie funkcjonować. Dlatego trzymamy za zwierza, bo taką ma ksywę, kciuki, żeby wrócił jak najszybciej do treningu i na boisko. Ale Barotti się obronił wczoraj. Oczywiście przeciwnik nie... Wczoraj się obronił, ale wczoraj ja mam poważne wątpliwości, czy on, bo miał, wiadomo, 55% ataku na koniec, ale kilka razy patrząc na Barottiego, to nie był atak z takim pełnym przekonaniem, atak, po którym byśmy powiedzieli, nie, no ta piła po prostu siedzi, wchodzi, to jest taki pewniak, można do niego grać. No, ja bym tak nie powiedział. No, ale jest to facet, który fizycznie wygląda wyśmienicie. To jest plecy, ręce, nogi zbudowane, silne. Może by jeszcze technicznie tak wyglądał. No tak, no myślę, że bardzo często jest tak, kiedy siatkarze są dobrze zbudowani, są silni, nie do końca ta technika idzie w parze. Ale też bym chciał troszkę zmienić wątek. Jednak a propos zdrowia siatkarze, to jednak oni płacą teraz właśnie dużą cenę za to, że ten sezon reprezentacyjny jest tak maksymalnie wydłużony i siatkarze nie mają czasu na odpoczynek, na wakacje. Wczoraj Kwolek to sam. Nawet nie wyszedł. Wyszedł na rozrzewkę, ale nie atakował, nie rozrzewał się już na siatce, nie skakał w ogóle. Już było widać, że to nie tylko odpoczynek, a jest jakiś dokładnie, tam, jakiś uraz. I myślę, że to siatkarze, którzy grają na okrągło przez 12 miesięcy, płacą za to teraz wielką, dużą cenę. Ale wracając do Zaksy Kędzierzyn... Wiesz co, ja kiedyś policzyłem, przepraszam, że ci przerwę, że w takim rekordowym sezonie, gdzie było straszne nagromadzenie meczów Ligi Światowej wtedy i pucharowych, jeszcze w skrzebeł chatów, że bodajże około 80 meczów. Najwięcej wtedy Marcin Możdżonek mi wyszło, że zagrał. To było chyba wtedy, kiedy byłeś... Nie wiem, czy to nie był sezon 2009. Bodajże byłeś wśród najlepszych graczy świata. Ty się chyba znalazłeś, jeśli dobrze pamiętam. I Bartek Kurek. W szóstce, tak. To był ten sezon. Szóstka roku. Tak. Liga Mistrzów, Liga Światowa, Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Świata Klubowe. Klubowe Mistrzostwa Świata. I tych meczów się 80 uzbierało w sezonie. No to jest dawka końska. To jest ciężko wytrzymać. To wiesz, to mówimy o samym graniu. Gdzie tu trening, gdzie podróże, to najbardziej męczy i masakruje organizm sportowców. I myślę, że czas, żeby Światowa Federacja na tym się zastanowiła, bo... No ale to mówimy od paru lat. Bo mnie chciał, oni, żeby... liczą pieniądze, patrzą, tak, wszystko się zgadza, wszystko jedna się kolumna, zgadza, druga, trzecia, a siatkarze niech grają. A za chwilę siatkarze będą jeździć na... To dorzućmy jeszcze Puchar Świata w Japonii. Tak, no. Dwa dni po zakończeniu 11 spotkań. I za chwilę się siatkarze będą jeździć na wózkach inwalidzkich. Niestety to jest... Te podróże i ten kalendarz zabiera mnóstwo zdrowia i
i warto się zastanowić nad kalendarzem i troszkę to było zmieniać. Fajnie, że mamy w reprezentacji Witala Heinena, który tak się stara jak może, żeby ci zawodnicy jak najwięcej odpoczywali, rotuje składem. Podoba mi się też jego filozofia, że trening jest ważny, ale ważniejszy niż trening dla niego jest regeneracja, odpoczynek i myślę, mam nadzieję, że większość trenerów idzie właśnie w tym kierunku i będzie naśladować naszego trenera Heinena, który dba o zdrowie zawodników, ale jednak ten kalendarz jest niemiłosierny. A właśnie, tak mi się nasunęło, ty pewnie o tym wiesz. Jak wielu naszych siatkarzy zainwestowało w te prywatne takie urządzenia do regeneracji, odnowy biologicznej? To są to takie dość poważne walizki. Koszt tego to jest, jeśli się nie mylę, kilkanaście chyba tysięcy złotych, ale to jest możliwość takiej, nawet w samolocie powiedzmy, można przeprowadzić szybką odnowę biologiczną, nie czekać. Ale, nie wiem, nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że siatkarze też... To jest chyba coś, co należy mieć w dzisiejszych czasach. Siatkarze też zarabiają teraz dobrze i stać ich na to, żeby inwestować w swoje zdrowie i myślę, że sporo siatkarzy naszej reprezentacji ma takową rzecz. Wiem, że Paweł Wojcki się kiedyś zastanawiał właśnie na tym, żeby sobie kupić. A propos Pawła Wojckiego, tam wczoraj rozmawialiśmy. Tak sobie stwierdziłem, że ja jakbym był trenerem reprezentacji, to bym nie chciał Pawła Wojckiego na asystenta. No, ciekawa teza. Na asystenta. A wiecie dlaczego, drodzy Państwo? Bo Paweł Wojcki był u mnie drugim rozgrywającym reprezentacji. Ale mały. No, tak. Ale fajny. Ale, mały, ale fajny. Mały, ale wariat. Można powiedzieć. I myślę, że w naszej reprezentacji brakuje takiego drugiego rozgrywającego, jakie mógł być Paweł Wojcki. Oczywiście ten Heinen zdecydował się na to, żeby Paweł był jego... Tak znowu po tych wątki zmieniamy i skaczemy po tematach, ale tak mi się nasunął. Jesteśmy gospodarzami tego programu, możemy decydować. I tak mi się nasunął. A właśnie. Państwo możecie komentować na Facebooku, zachęcamy. Nasunął mi się właśnie temat Pawła Wojckiego i oczywiście on jest wyśmienitym asystentem, ale myślę, że naszej reprezentacji brakuje takiego rozgrywającego drugiego, jakim jest Paweł Wojcki. No, ciekawa teoria, pod dyskusję. Wszystko przed nami, ale no wtedy czyim kosztem? No myślę, że kosztem... Drzyzga zostaje numerem jeden. Drzyzga numer jeden, Komendy i Grzyśka Łomacza. Absolutnie Paweł kolejny sezon pokazuje, że lata lecą, a on cały czas w formie, w dobrej dyspozycji i na podwójne zmiany w każdym secie. Dlaczego nie? No, lubi robić te podwójne zmiany. Vital Heinen nie traci. Dokładnie tak jest. Nie traci okazji, żeby to zrobić. Nawet na dwa ustawienia, bo myślę, że Vital Heinen raczej nie robi podwójne zmiany w ustawieniu czwartym, tylko zaczyna to robić w ustawieniu trzecim. Zmienia to ustawienie na szóste i piąte. Myślę, że Paweł Wojcki mógłby się w tej roli sprawdzić. Też dla Państwa, którzy nie mają takiej styczności z siatkówką, ustawienie trzecie to jest to, kiedy rozgrywający jest w trzeciej strefie, czyli na środku pierwszej linii, czyli nie wtedy, kiedy atakujący wchodzi do drugiej linii, a dopiero jedną rotację później, gdy już jest w strefie szóstej i wtedy dopiero Vital Heinen lubi dokonywać tej zmiany. Daniel lubi się posługiwać taką terminologią. Ciekawi jesteśmy też Państwa opinii. Prosimy o nie na Facebooku. No, czy ta terminologia się Państwu podoba, ale moim zdaniem Daniel od razu dobrze wyjaśnia, co ma na myśli i dobrze godzi ten język siatkarski z normalnym. Panie Danielu, na koniec jeszcze parę słów o rezerwowych Zaksy, no bo tam też Nikola Grbić ugrał to, co chciał ugrać, czyli dostali granie ci, którzy mogli grać wcześniej mniej. Odpoczął sobie Łukasz Wiśniewski, odpoczął sobie Aleksander Śliwka. No to sprawia, że już w ogóle mówimy o takim w trzecim secie odpoczął maksie polskich drużyn. Toniutti, Stępień Przemysław zagrał w tym trzecim secie. Barotti zagrał dobre spotkanie, o tym mówiliśmy, problemy Kaczmarka. Fajnie zaprezentował się Krzysztof Rejno, 5 bloków, ale myślę, że w końcu odpalił i liczę, że ten zawodnik będzie utrzymywał taki poziom. Parodi. Miałem wątpliwości i mam dalej, czy ten zawodnik jest w stanie zastąpić Samadero. Wczorajsze spotkanie pokazało, że
tam jest potencjał i ten gościu jest w stanie grać na wysokim poziomie. Zobaczymy, czy to będzie jednorazowy wyskok. Mam nadzieję, że nie. I on pokaże w kolejnych spotkaniach, że jest w stanie pociągnąć grę Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Myślę, że ma ambicje wrócić na ten poziom, gdy był no, jednym z kluczowych przyjmujących reprezentacji Włoch, a nie człowiekiem, który gdzieś znowu musi odbudowywać swoją markę. No tak, ale wiesz co, ja mam taką teorię. Jeżeli zawodnik, powiedzmy w sierpniu, wcześniej, jeszcze nie ma klubu, a ten zawodnik został zakontraktowany bodajże w sierpniu w Zaksie, to coś musi być na rzeczy. Albo nie ma formy, albo nie ma zdrowia, albo nie ma zainteresowania innych klubów. To wiesz, to jest takie... gracze dużego formatu kontrakty podpisują w lutym, w marcu i już wiedzą, gdzie mają robotę na przyszły sezon. A Parodi bardzo długo czekał i nie miał chyba takiej dobrej oferty. I myślę, że też spadł prezesowi Świderskiemu z nieba, bo sam De Roos zdecydował, że odchodzi z Zaksy. Ale czy Parodi podoła? Tu mam duże wątpliwości. Zobaczymy, grze Parodiego też będziemy się bardzo uważnie przyglądać. Żeby nie była to dziś, parodia. Tak jest. Dziś 22:30 spotykamy się no, na wizji, ale w studio już będzie z nami także Witold Roman. No i będą analizy. Ja to bardzo lubię, najbardziej jak nasi eksperci dokładnie wyjaśniają, co się stało na boisku, dlaczego, no i jak to powinno wyglądać. Także zapraszamy niezwykle serdecznie. 22:30 widzimy się ponownie. Dziś już dziękuję serdecznie Danielowi Pińskiemu, w Asie Serwisowym. Spotykamy się też oczywiście za tydzień, jak co czwartek o godzinie 10:00. Do usłyszenia. Do usłyszenia.